ma mieć miejsce 19 grudnia. Tematem będą oczywiście podcasty, a link do tego eventu znajdziesz oczywiście w notatkach. No i radiogram poleca. Wszystkie podcasty, jakie polecam w tej sekcji radiogramu, możecie posłuchać w swoich czytnikach jako playlistę. Można to zrobić na 3 sposoby. W czytniku, który używacie, w opcji, gdzie dodaje się RSS, wystarczy wpisać https://radiogram.pl/poleca/RSS. Żeby było łatwiej, można też skorzystać z linku, który znajdziecie w notatkach do tego rozdziału w swoim czytniku. A ostatnią opcją jest przejście do notatek tego odcinka na radiogram.pl/44, a link do playlisty znajdziecie na końcu transkrypcji. Dzięki tej playliście nie będziecie musieli samodzielnie odszukiwać tych wszystkich odcinków, ale będziecie mieli je zebrane wszystkie w jednym miejscu. A w tym tygodniu do posłuchania. O podróżach z dziećmi można opowiedzieć wiele historii. Podcast Mrozowicz w podróży może być świetnym przewodnikiem dla młodych rodziców, którzy nie chcą zrezygnować z wypraw tych bliskich i tych dalekich. A o jakości powietrza, jak nosić maseczki i jakich aplikacji smogowych warto używać, tego dowiesz się z odcinka podcastu Stacja Zmiana pod długim tytułem 10 aplikacji monitorujących jakość powietrza, zrób czujnik i złap oddech. No po tym długim tytule to ja chyba musiałem złapać oddech, ale ten odcinek naprawdę warto posłuchać. A do poczytania Marcin Hinz przygląda się katalogom i aplikacjom, do których warto dodać swój podcast. Przeczytasz też opinię Marcina, dlaczego nie warto dodawać podcastów do wszystkich agregatorów. Jeśli natomiast prowadzisz podcast z wywiadami, to artykuł od Dave'a Schulza może być dla Ciebie ciekawy. 2 słowa, które sprawią, że Twoje rozmowy mogą być o wiele ciekawsze. Jeśli nie masz podcastu, to można ten trik zastosować w życiu codziennym, kiedy rozmawiasz z nowo poznaną osobą. Artykuł jest w języku angielskim. Pod adresem radiogram.pl/44 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Jeśli masz jakieś pytania, to na stronie radiogramu znajdziesz sekcję kontakt. A najnowsze informacje znajdziesz zawsze na Twitterze Radiogram. Miłego podcastowania dla wszystkich po obu stronach, tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach życzę Marek. Do usłyszenia za tydzień. We'll be right back.